Mam dla Was FBW, ale to jest FBW dla ambitnych, ponieważ jest to szkic, który pozwoli Wam ustawić plan według własnych preferencji. Więc jeśli chcesz, aby taka seria powstała, ale z innych podziałów treningowych, zostaw lajka. Ostatni odcinek serii, gdzie analizuję plany treningowe, no tam Wam się nie udało wyzbierać 2500 lajków, więc tu się postarajcie, bo naprawdę nie powstanie kolejny odcinek. Tam było odcinków 3. Tu mamy pierwszy. Jedziemy z tematem. Łapy nie ma. Założenia naszego FBW. Siła, masa oczywiście, anabolizm, sprawność, to jest bardzo ważne i to ludzie olewają. Priorytet bench press, czyli wyciskanie leżąc. Dlaczego? No jest to ćwiczenie bardzo popularne na siłowni, więc wybrałem to. No i oczywiście przysiad. No i 3 razy w tygodniu trening, bo najczęściej ludzie trenują taką wersją. Jedziemy! A, B, C to jest szkic, czyli ćwiczenia obowiązkowe, jeśli posiadasz odpowiednią koordynację i nie masz problemów zdrowotnych czy mechanicznych. Zaczynamy. Trening A, przysiad ciężko, wyciskanie leżąc lekko i wiosłowanie w różnej wersji średnio ciężko, czyli zapas 1, 2, 3 powtórzenia. Trening B, push press bądź military press. Jak potrafisz push press, to bardzo fajnie, bo będzie świetna aktywacja mocy mięśniowej przed tutaj martwym ciągiem. No i na końcu mamy podciąganie na drążku. W różnych wersjach, jak tam wolisz, jakie masz zaległości, takie sobie stosujesz wersje. No i na końcu mamy C, bench press, ale w wersji ciężkiej. No i przysiad w wersji lekkiej. Więc jak widać, bazujemy na podstawowych ćwiczeniach. No i na końcu macie ćwiczenie sprawności, bądź ćwiczenie jeszcze preferencji. Przejdźmy teraz do krótkiego omówienia. O co chodzi? Lekko, ciężko. Lekko oznacza 60-70%. I tutaj wybierasz albo tempo, albo moc. Tempo, jeśli robisz ciężką wersję i ulega ona kompensacji, wtedy dajesz 60%, 3, 4, 5, 6 powtórzeń, ale wolno w fazie ekscentrycznej, może pauzy. No i moc, dajesz tutaj mało powtórzeń i dużo serii, 5 serii, 6 serii czy 7 serii, ale ma być eksplozywnie. Ciężko 70-85%, czyli 4 powtórzenia, 5 powtórzeń, 6 powtórzeń, ale czasami sobie wchodzisz na 85%. Na przykład tu jedziesz sobie 6-8 tygodni w takiej wersji, a tutaj jedziesz sobie 4-6 tygodni w takiej wersji. Wtedy tu masz więcej ćwiczeń, a tu masz minimum. Nawet wystarczy ten szkic. Sprawność. Dajesz ćwiczenia na tył ud, na rotatory, na czworoboczny dodatkowo, chociaż czworoboczny jak przeorażny military press w zupełności wystarczy. No i rozciągnięcie klatki, bo w bench press jest taka wersja bardziej skrócona w niepewnym zakresie i też może być rozciągnięcie bioder, na przykład przysiady wykroczne. No i na końcu dajesz ćwiczenia, tak zwane preferencje, czyli to co lubisz trenować. Jeden lubi łapy mieć, drugi wielkie, szerokie plecy, trzeci szerokie barki, więc kwestia preferencji. I to jest szkic planu treningowego, który ustawiasz pod swoje preferencje, czyli masz podstawy, obowiązek i preferencje. A jak stworzyć plan indywidualny? No musisz znać swoje słabe ogniwa. Ktoś Cię musi zbadać, zdiagnozować. Do tego potrzebujesz trenera, czyli podejścia indywidualnego. To Ci daje rys, ale niekoniecznie musi być skuteczny. Bo jeśli masz problemy mechaniczne, anatomiczne, z mobilnością, no tego nie przejdziesz sam. Musisz być specjalistą. Reklama, kod KFD, kontakt do współpracy ze mną oraz najbliższy kurs Akademii KFD. Łapy nie ma.